W Jeleniej Górze można spotkać kilka kurtyn wodnych wodnika, m.in. na placu ratuszowym, piastowskim, przy bramie wojanowskiej, a od niedawna także przy ulicy Wiłkomirskiego. Czy to urządzenie się sprawdza, czy mieszkańcy z niego korzystają? O to pytaliśmy w ostatnim programie Maraton Subiektywności, realizowanym na zlecenie portalu jelonka.com. Bardzo dobre. Ludzie będą się chłodzić i dzieci szczególnie będą miały radochę. Więcej takich miejsc powinno powstać w mieście? Gdzie jeszcze? No przy tych głównych trasach, nie? Na każdej ulicy? Najlepiej by było. Podoba się Pani tego typu urządzenie? Bardzo. Schłodziła się Pani chociaż raz? Kilkakrotnie w tamtym roku. Jestem bardzo zadowolona. Są nawet spoko. Korzystałeś? Korzystałem. A to chyba bardzo dobre, nie? Korzystała Pani? Nie, dlatego że ja już nie wychodzę rano, robię zakupy i wracam do domu. Za ciepło jest. Za ciepło, za gorąco. A w starszym wieku i dzieciom zalecają nie wychodzić. W razie czego można wyjść i schłodzić się pod kurtyną wodną, tak? Bardzo dobre. Te kurtyny są bardzo dobre i to powinny być co kilka metrów. To jest fajna sprawa, bo jeszcze mam starszą córkę w przedszkolu, także ona czeka, kiedy będzie czynna. No, szaleje pod takim urządzeniem. Szaleje, no. Bardzo dobre urządzenie. Korzystała Pani? Więcej. No na razie nie jeszcze. Czyli więcej chciałaby Pani Oczywiście, tego typu urządzeń? Że tak. Można zawsze się słodzić, dzieci, dorośli, powinno być więcej. Konkluzja po ostatniej sądzie jest prosta. Mieszkańcy oczekiwaliby więcej tego typu urządzeń w naszym mieście. Jak sami mówili, im więcej, tym lepiej.